Pokój dobry, kochani. W tym krótkim filmiku chciałbym Wam przedstawić małą Łucję, która zdawała do małego chóru wielkich serc. Uprzedzę fakty i powiem, że dostała się, udało się, chociaż było bardzo dużo emocji, ponieważ przygotowywała się już od jakiegoś czasu i trudno było jej się przełamać, żeby zaśpiewać i być przesłuchaną. Jej starsze rodzeństwo Ksawery, Jasiek i Gabrysia już są w Małym Chórze Wielkich Serc od jakiegoś czasu, natomiast ona, trudno jej było przystąpić do przesłuchania. W przypadku tych młodszych dzieci właściwie wymagania są dość małe, dlatego że chodzi tylko o stwierdzenie, czy ma poczucie rytmu i czy śpiewa w tonacji. Natomiast starsze dzieci już muszą niestety poznawać repertuar i wykazać się większymi umiejętnościami. Zobaczcie, jak to było w przypadku Łucji. Witajcie, kochani. Dzisiaj Łucja, mała Łucja, będzie zdawała do Małego Chóru Wielkich Serc. Zobaczcie, jak to się... Łucja, baczność! Wzmocnij. I teraz dźwięk. Ten dźwięk, może ten. Jeszcze raz. Dobrze. Dobrze, a ten? Przyjmujemy ją? Tak! Brawo dla Łucji! Łucja z radości się popłakała. Łucja, z radości się popłakałaś? Tak. Łucja już się uśmiecha. Właśnie je swojego cukierka. Jest bardzo ucieszona, że zdała do małego wielki serc. Zasłużony cukierek już jest w zasłużonej buzi, która pięknie śpiewa obok jej brata Ksawerego. Cieszysz się? Tak, teraz lepiej nic nie mów, żeby się nie udusić, nie? Właśnie. I co jakiś czas dzieciaki się wymieniają. Czasem aż szkoda, że ci, którzy gdzieś tam zostali wykształceni wokalnie i naprawdę śpiewają super, odchodzą, bo na przykład wiek już jest starszy i mają mnóstwo różnych zajęć. Chłopaki przechodzą mutacje i niestety nie ma przeproś, muszą odejść. I przychodzą małe dzieciaki do tego, żeby mogły kształcić swój wokal. Jest to ogromna radość, ponieważ po prostu są słodkie i są fajne, tylko tyle, że niestety te głosy są często bardzo surowe. Wymagają takiej obróbki, dużego wysiłku, żeby wyćwiczyć, żeby pokazać w jakiś sposób, wydobywać dźwięk, żeby nie krzyczeć, żeby ładnie otwierać buzię, żeby śpiewać czysto itd., itd. Jeśli znacie jakieś utalentowane dzieciaki, które chciałyby śpiewać na chwałę Bożą, dawać innym radość, a przy tym rozwijać swoje talenty wokalne, to zapraszam do Małego Chóru Wielkich Serc.